Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie gamingowych słuchawek od firmy Asus. Jest to najnowszy model słuchawek dla graczy od Asusa, nazywa się Cerberus. No i prawdopodobnie nie będą to jedyne słuchawki Asusa, jakie będziecie mogli zobaczyć na naszym portalu. Co będzie dalej zobaczymy, na razie mamy do testów ich najnowszy model, czyli Cerberusa. Dodam tylko, że te słuchawki kosztują jakieś 200 zł, tak więc cena taka pośrednia jak na słuchawki dla graczy. Czego dowiadujemy się z opakowania? Kompatybilne z PC, Maciem oraz urządzeniami mobilnymi, mocne basy, dwa mikrofony oraz 100 mm nauszniki izolujące dźwięki otoczenia. Oczywiście same słuchawki też już widzimy dość dobrze, ale za chwilkę je sobie wypakujemy. Co mamy z boku? Tutaj generalnie te same informacje. Ciekawa informacja jest taka, że te słuchawki wyposażone są w aż 60 mm przetworniki neodymowe. No i z tyłu mamy praktycznie powtórzenie wszystkich cech, które już poznaliśmy przed chwilą. Mamy też zdjęcie słuchawek, dwa mikrofony. Mikrofon odczepiany, taki główny, oraz mikrofon na kabelku do czatowania. No i ponownie 60 mm duże neodymowe membrany, dwa mikrofony. Niezakłócone granie, słuchanie muzyki właśnie przez te nauszniki izolujące dźwięki z otoczenia, kompatybilność z PC, Maciem, urządzeniami mobilnymi oraz takie schemaciki podłączenia tych słuchawek. Na dole mamy także jeszcze specyfikacje. Zobaczcie, zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy, przetworniki 2x60 mm neodymowe, długość kabla 2,5 m, 1,2 m takiego podstawowego kabla oraz 1,3 m przejściówki. Waga 266 gram, czyli całkiem przyzwoicie. Wymiary tych słuchawek oraz też dane mikrofonu, moi drodzy. Mikrofon głównie ten doczepiany, przenoszenie od 50 Hz do 10 kHz, czułość 45 dB oraz ten mikrofon na kabelku praktycznie te same parametry, tylko troszeczkę zmniejszona czułość. No, w tym przypadku będziemy mieli test aż dwóch mikrofonów. Mamy też zawartość opakowania. No dobrze, już teraz bez zbędnego gadania rozpakujmy je i zobaczymy na własne oczy. Ok, moi drodzy, widzimy już same słuchawki. Tu mamy jeszcze jakiś zasobnik z akcesoriami prawdopodobnie. Ja na sekundkę odsunę te słuchawki i już patrzymy, co my tu mamy. To jest, moi drodzy, ta przejściówka prawdopodobnie, o której była mowa. Mamy tutaj mini jacki, wszystko podłatane, same jacki, także gniazdo. I mamy oznaczenia: szary kabelek jest to mikrofon, czarny kabelek są to słuchawki. Kabel, jak widzicie, jest w oplocie. Patrzymy dalej, zobaczcie, o, dość gruba książka. Cóż tu mamy? Informacje gwarancyjne oraz Quick Start Guide w wielu językach, w tym także w języku polskim. I proszę bardzo, akurat na polskim nam się otworzyło. Mamy budowę słuchawek, opis poszczególnych elementów, troszeczkę marketingu, informacje o mikrofonie i tak dalej, podłączenie. No dużo tego nie ma. I ok, widzimy już same słuchawki, jeszcze tylko wyjmę ten mikrofonik. Zobaczcie, mikrofon wygląda dość niepozornie, pokryty jest gąbką zmniejszającą szumy, zakłócenia. Jest elastyczny, czyli fajnie go sobie dogniemy do naszych ust i podłączany jest na mini jacka, również pozłacanego. To na tyle, jeśli chodzi o mikrofon. Mikrofon wchodzi sobie tutaj, do lewej słuchawki, z lewej słuchawki także wychodzi kabel. Kabel mamy też w oplocie. No jak widzicie, te musze są naprawdę duże. Tutaj jeszcze po bokach mamy taką folię zabezpieczającą, to sobie później do testów zerwiemy. No dobrze, zobaczmy słuchawki. Powiem wam, że troszeczkę przypominają mi SteelSeries Siberia V2. Jest bardzo podobny pałąk, czyli pałąk zewnętrzny, taki sztywny, a regulacja na pałąku wewnętrznym. Czyli system znany, system sprawdzający się bardzo dobrze. Tutaj czuć, że to sprzęt nie jest za bardzo wyrobione. Słuchawki są nowe, więc pewnie wielu testów nie było. A jeśli chodzi o górę, no zobaczcie, tutaj mamy po prostu taki skórzany pałączek bez żadnego logo Asusa, a szkoda, bo jest to fajne miejsce, żeby zrobić jakieś logo, ale widocznie Asus postawił na minimalizm, ponieważ mamy tutaj tylko takie małe logo na bokach i nie ma żadnych ozdóbek, żadnych poświetleń poza czerwoną ramką na tych nausznikach, które są wykonane z matowego plastiku i poza czerwonym materiałem w środku.
słuchawki, moi drodzy, mają konstrukcję półotwartą. No jak widzimy, te wnętrza są dość duże, tak więc powinny zakryć całe uszy. Natomiast co do wypełnienia tych gąbeczek, no te gąbki są dość twarde. Nie są jakieś specjalnie grube, nie są też cieńkie, powiedziałbym, że standard. Zobaczymy, jak to będzie sprawowało się w takich dłuższych testach. Jeśli chodzi o ruchomość tych nauszników, no to jak widzicie, wyginają się troszkę tak i troszkę tak. Generalnie w górę, w dół też. A więc jakaś ruchomość występuje. No i okej, to było na tyle. Słuchawki, jak widzicie, są dość proste, nie mają żadnych specjalnych ozdób. Wyglądają prosto i w miarę fajnie. Jak będą grały, oczywiście sobie to sprawdzimy w testach. No i będą też testy dwóch mikrofonów. Aha, no i widzicie, już bym się z Wami pożegnał, a jeszcze zapomniałem o jednej małej rzeczy, czyli o tym drugim mikrofonie. Zobaczcie, tutaj mamy regulację głośności na kablu, włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci takiego pstryczka. Tu mamy ten mikrofon właśnie na kabelku, regulację głośności w postaci takiego malutkiego dość pokrętła. No i mamy też klips, dzięki któremu możemy sobie tego pilota przypiąć na przykład do ubrania. Także tutaj mamy logo Asusa. No dobrze, i na drugiej części kabla mamy pojedynczego mini jacka. Ok, więc teraz już naprawdę widzieliśmy wszystko, jeśli chodzi o rozpakowanie tych słuchawek. Myślę, że wyczerpałem w tym momencie temat. Zapraszam Was za jakiś czas na testy, a tymczasem zapraszam także do starszych filmów na naszym kanale oraz do wchodzenia na nasz portal, gdzie czeka na Was wiele, wiele ciekawych recenzji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!